Czego nie mówi introwertyk? Wyszedłbym z domu zobaczyć, co tam u ludzi. Ej, chodźmy do nich zagadać i się poznać. Chodź tańczyć! Uwielbiam imprezy. Melanż na maksa. Zadzwoń po prostu zamiast pisać SMS-y jak debil. O kurde, nikogo nie znam, ale spoko. Jestem strasznie zmęczony, muszę się spotkać z ludźmi, żeby naładować baterię. Przestanę gadać całemu światu, jaki to ze mnie introwertyk. Przecież wiem, że to wyłącznie moja sprawa i to nikogo nie obchodzi. Spotkajmy się! O, sąsiad idzie, pójdę zagadać. Odbiorę ten telefon. Ale ładna dziewczyna! Idę zagadać! Tak brzmiecie właśnie. Mogę się dosiąść? Ej, nie ma do kogo gęby otworzyć nawet. Zajebista ta impreza jest. Zostaniemy dłużej? Po co mam tracić czas na pisanie maili? Zadzwonię. Chodź tańczyć! Fajnie, że jest ta grupa. Myślałem, że tylko moja żona ma problem, żeby zamówić pizzę, ale widzę, że jest was więcej. Chcesz wpaść? Z dziewczyną? No pewnie, spoko. Jej, z jej koleżanką? No dawajcie, nie? I z chłopakiem koleżanki też, no pewnie, wszyscy są mile widziani. Co będę zamawiał jedzenie online? Będzie szybciej jak zadzwonię. Co tam u ciebie? Dawno się nie widzieliśmy, może skoczymy gdzieś razem. O, kuzynka u ciebie śpi, no to dawajcie razem. Oj, czemu mnie nie zabrałeś na tę imprezę? Bym potańczył coś. O, goście przyjechali, no to trzeba wyjść z jaskini się przywitać. Nie wychodziłem cały dzień, zaraz oszaleję. Mam przyjaciół. Ja uwielbiam dzwonić do ludzi, mógłbym pracować w call center. Co taki smutny siedzisz? Chodź wujek, zatańczymy! Chętnie posłucham, co macie do powiedzenia. Co może zamiast zamawiać jedzenie, idziemy do restauracji? Nie mogę się doczekać powrotu do pracy w open space'ie. Mam nadzieję, że ta winda się zatrzyma i ktoś wsiądzie i sobie pogadamy. No chodźcie, chodźcie, bierzcie znajomych, wpadajcie! Zbyt dużo osób myli nieśmiałość z introwersją, ale okej! Ale okej! Uwielbiam być w centrum uwagi. Kupię sobie kiedyś takie auto z głośnym wydechem, żeby wszyscy wiedzieli, że jadę! Posłuchajcie, ej! Słuchajcie mnie wszyscy! Słuchajcie! Padniecie, jak wam opowiem tę historię. Nie ma sensu iść w drugą stronę ulicy tylko dlatego, że z naprzeciwka idzie ktoś, kto mnie trochę kojarzy z widzenia. Nie będę zamawiać przez internet, wyjdę sobie do ludzi. Potańczymy! Napiszę do mojego crusha, na pewno mi się uda. O, mój znajomy, z którym za chuj nie chcę rozmawiać. Podejdę, przywitam się. Ja nie oglądam seriali, nie mam z kim oglądać. Jak się będę po prostu więcej uśmiechać, to od razu mi przejdzie ta zmyślona introwersja. O hej! Poznamy się? Co ja będę grał sam na PlayStation? Zaproszę znajomych, pogramy razem! Powiedz mi, internecie, jakie jest najgorsze imię dla dziecka? Macbenia!